Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmania. Dzisiaj jest wtoreczek, więc jest Huntereczek, a my lecimy z materiałem. Dzień dobry, Hunterku. Dzień dobry, Marcinku. No, bo tak, poruszaliśmy znów kolejny zresztą raz kilka ważnych materiałów. A propos, bo tam takich negatywnych komentarzy, o których też wspominaliśmy gdzieś tam na twoim materiale, to przeczytałem taki jeden, bo ja się pochwaliłem i was pochwaliłem w sumie, że u mnie nie ma takiego kwasu jakoś specjalnie na kanale. Jestem tym bardzo podjarany i bardzo mnie to cieszy, nawet bardzo, bardzo, dziękuję wam za to. Natomiast no taki z takich bardziej negatywnych, to takich to już mega negatywnych, jak na mój kanał, to że ktoś napisał, że nie chcę skłamać, czekaj... Że jeżeli to są ważne tematy, to nie powinny być poruszane na odcinku dla wsporników. O. No. To tak. To ja takie mam. Czekaj, co? No bo powiedziałem, że poruszaliśmy u ciebie ważne tematy. Pamiętasz, tak powiedziałem, tak? Że, no. Na wsporników. No tak było, no. Gdyby one były takie ważne, to byście nie rzucali tego dla wsporników, tylko dla wszystkich, no. Taki przepraszam, komentarz. A jaki to jej ciąg przyczynowo-skutkowo-logiczny nastąpił, że... To znaczy, że to nie jest istotne, skoro jest nie dla wszystkich, no rozumiesz, bo się należy, kurwa, no po prostu, no chłopie, no weź się upanuj, no co ty, kurna, obudziłeś się wczoraj w Polsce. A kim ty, kurwa, jesteś, żeby mówić, co jest, co ja mam wrzucać dla kogo, ty, kurwa. No dobra, nie w tym sensie ci to powiedziałem. Rurku pierdolony, ty, proszę cię. No i się odpalił, no i się będzie odpalił. Mi jakiś, kurwa... Niedopałek z popielniczki mówił, co ja mam, kurwa, wrzucać dla kogo, ty? O matko boska, czemu ty szczawio królewski z Gotika, kurwa, co jedyne to podnosi siła o 1, czy tam HP o 5. O matko, czekaj, gdzie tu się kuźwa jedzie, co to jest za porąbana? Czekaj, chyba dojadę. Tak, dojechałem. To jest głupia plansza. No właśnie tak ten, coś mi się... Tak, coś czułem właśnie, że nie bez kozery. Pojawiła się ta plansza, biorąc pod uwagę wypociny, które przeczytałeś, bo to mi się wydaje, że jest identyfikujące się ze sobą. O matko, jaka w ogóle ta szydera. No nie, no tak czy siak właśnie nawiązując... Że tak pozwolę sobie zarymować szydera z frajera. Uuu, ależ dzisiaj mam wenę. To nie ja powiedziałem. Natomiast... Dobra, bo się okaże, że jeszcze jakimś kurwa gangusem z fame MMA jest i będzie chciał mnie dojeżdżać, dobra, no to kurde kasa, stary, no co ty. No, normalnie. No to chyba się powinieneś cieszyć z tego. A, bo tu się skacze od razu tutaj, dobra, już wszystko jest jasne. Dobrze, no także ja, tak jak się nazywa ten odcinek, dziękuję wam bardzo za waszą postawę, ponieważ naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony ze swojej widowni, przynajmniej w ostatnim czasie. Bo to miłe, kiedy nie musisz czytać tych żygowin w komentarzach tak często, to fajne jest, to powiem ci, że tak jak właśnie, bo tu Hunter mnie między innymi poruszał, że wchodzą i piszą, że... Znaczy, muszę pochwalić Flynna w tym momencie. Czemu? Bo Flynn obejrzał całą u mnie seryjkę z Mafii i bardzo ładnie komentował, faktycznie, i to jest przykład widza, który jak przychodzi i ogląda coś, to komentuje na temat. Że mu się odcinek podobał, że na przykład bardzo mu się podobała cała seryjka i takie coś chce, bo poruszałem temat tego, że u mnie jest bardzo dużo komentarzy typu, że... Przykro się patrzy na to, no kurwa widzowie... Znaczy ja też czytam takie komentarze, ale jest ich niewiele. No tak, a u mnie jest pod każdym odcinkiem... Dlatego mnie też tak nie wkurzają, nie? No bo... nawet u mnie jest pod każdym odcinkiem, mówię to na live'ach, ja już mówiłem, że takie osoby dostają permabana, bo jeżeli ktoś tylko zwraca na to uwagę, to sorry, ale nie masz co szukać u mnie na kanale. Tego typu bęc, takie sprawy. O, ale by to był dobry przejazd, jakbym go teraz nie spartolił. Także ja też to czytam, ale jest tego tak mało, że jakoś mnie to jeszcze, wiesz, to nie ten etap, żeby mnie to tak ruszało, że... Jak ciebie, nie? No, mnie rusza ze względu na to, że od kilku lat czytam te komentarze, a ostatnimi czasy to czytam je codziennie po kilka, nawet pod jednym filmem. Marcinowi przytoczyłem też przykład z jednego filmu, gdzie na 3 komentarze były 2 związane właśnie z tym, że mało wyświetleń, nie? No, to bywało kiedyś tak też. Natomiast no jedź to, jedź, bo o sekundę poprawiłem to GES! 130 local record. Także tak, no jest, było kiedyś, teraz już nie ma, natomiast ja często czytam komentarze w stylu, co mnie akurat bardzo cieszy, czytam komentarze w stylu, wchodzę na twój, na Burposa, bo mi się przypomniałeś i okazuje się, że ostatni film wrzucony rok temu,
i mi się smutno zrobiło, a potem zobaczyłem, że masz nowy kanał. No to jestem i będę oglądał dalej. No to tak, to takie wiesz, no bardzo często, nawet na bardzo PGA... bym chciał, żeby tak u mnie to wyglądało, bo... Powiem ci, że nawet na tam PGA-ach czy Pyrkonach, no nie, to mnie akurat rusza, jak... No ale to tak, no... Jak przychodzi do mnie koleś i mi mówi... jestem twoim wiernym widzem, tak. Ale od roku nie wrzuciłeś żadnego filmu. No to kurwa wierny widz. No. Jak nawet nie wie, że już dwa razy zmieniałem kanał po drodze. Także, nie no, żartuję sobie oczywiście w tym momencie, no bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi oglądać wszystko. Ale tak jak mówię, jest... no i ta przypadłość mnie czasami rusza, no ale to tak też rzadko ostatnio już, bo mnie ostatnio w ogóle jakoś mało rzeczy rusza. Z takich komentarzy to chyba, że tak powiem, dojrzałem, bo zacząłem mieć wyjebkę na tego typu komentarze. Zazdroszczę tej wyjebki, mi by się bardzo przydała taka wyjebka. Ja to się tylko wkurzam na... I to bardzo się wkurzam na... Niemyślenie... Na... O inaczej, na to, że... Ktoś woli zapytać się mnie, co ma z czymś zrobić, zamiast samemu pomyśleć. No, no. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, że... Tak. A jak odpalić Trackmanie na Windowsie 10? No tak, Google! Jak odpalić Trackmanie na Windowsie 10? Koniec, po temacie. W sensie, bo dokładnie to samo pytanie, które wpisałeś u mnie w komentarzu na przykład, możesz wpisać w Google'a. No tak, to ja już też o tym wspominałem, że niejednokrotnie ludzie mylą czat YouTube'owy czy sekcję komentarzy z Google'em, no ale to się zdarza. No i byłoby prościej, szybciej byś miał odpowiedź. I po co to? Tak ten, ale to jak kto woli. Albo o wiem, co mnie chyba najbardziej na świecie. O, ja mnie to trigger, o, to mnie tak triggeruje, że o Jezuś. No dawaj. Triggeruje mnie, kiedy ktoś się na przykład czwarty raz pyta o to samo pod odcinkiem i ja czwarty raz mu odpisuję i on pyta, ale potem nie czyta ode mnie odpowiedzi, nie sprawdza nawet, czy mu odpisałem. I się kurwa piąty raz zapyta w komentarzu. Wtedy mu odpisuję na przykład, nie wiem, chuj ci w dupę, bo i tak tego nie przeczytasz, albo coś w tym stylu. A faktycznie wtedy, mi... o ty kurwo, to ja grzecznie zapytałem, a ty mi chuj ci w dupę. No to, dokładnie to. No to jest, to mnie strasznie, tak samo jak właśnie ostatnio testowaliśmy mapki na serwerku u nas na Hunposzu. I koleś, napisałem na czacie, i to cztery razy wkleiłem, napisałem na czacie, że... będziemy teraz testować mapki po polsku i po angielsku, żeby było, wiesz, żeby nie ten, że będziemy teraz testować mapki, więc będziemy je skipować po 2 minutach mniej więcej każdej mapy, żeby jak najwięcej ich zmieścić na odcinku. No i większość zrozumiała. Poza jednym panem, zresztą z rosyjską flagą. Który po każdym skipie pytał się mnie, znaczy rzucał pytajniki. Dlaczego? No więc... Przekleiłem mu tą wiadomość, natychmiast jak wysłał te pytajniki, to bo miałem ją skopiowaną akurat na Ctrl-V-kę i przekleiłem mu tą wiadomość, którą wysyłałem przed nagrywkami, nie? Że będziemy teraz testować mapy. No to koleś się pyta po drugi raz. Why? To mu jeszcze raz przeklejam tą. Trzeci kurwa raz się pyta. No to już w tym momencie, idiota pierdolony, czy ty kurwa nie widzisz, co ci odpisuję? Czy ty jesteś tak kurwa durny, czy co? No bo po prostu to jedyne, co mi przyszło w tym momencie do głowy. Czy masz tak wyjebane? No bo na chuj się ktoś pyta, skoro nie oczekuje odpowiedzi, tak? No dobrze mówię. No cóż ci mogę powiedzieć, no tak jest, no. Tak jest po prostu. To takie rzeczy mnie triggerują strasznie. Dlatego w pewnym momencie przestałem reagować. Po prostu jak ktoś się mnie pyta i pod następnym odcinkiem drugi raz się pyta, to olewam. No trudno, no. W takim razie... Nie chcę znać tej odpowiedzi, skoro tylko chcę się pokazać w komentarzu i to wystarczy mi, żeby wiedzieć, że nie należy dyskutować. O, mnie też jeszcze jedna rzecz wkurwia właśnie a propos komentujących. No. To jest właśnie, teraz mi tak właśnie przypomniałeś o tym, mówiąc, że tylko chcę się pokazać w komentarzu. Mnie strasznie wkurwiają osoby, które pod każdym filmem dosłownie taki sam komentarz, który nawet nic nie oznacza, ale po prostu muszą zaznaczyć jakoś swoją obecność, że tutaj byli, nie? Mówisz o dziękuję za odcinek? Nie, to nawet nie. To... No bo ja to bardzo lubię, jak mi tak piszą. No to wiesz, to, że jak dziękuję za odcinek, to jeszcze pół biedy, ale ktoś wysyła jakąś niedorobioną emotikonkę.
Albo purposz subskrypcję. No. Kojarzysz ten typ komentarzy? Tak. Purposz subskrypcję Hunter odcinek. To ja ci potem opowiem coś na temat tego właśnie. Bo ja już znam całą, całą historyjkę, ale nie powiem jej na odcinku, ale okay. Tak. To ja nie wiem o co ho. Jeszcze, ale pewnie się dowiem zaraz. Dowiesz się. Natomiast tak, to mnie na przykład jak, o, bo mi Milka Babli to jest tego słynny u mnie, że po prostu za, pod każdym jednym odcinkiem dziękuję za odcinek. I wiesz, z czego ja się zawsze cieszę? No. Bo on wstawia na przykład nic przez 3 dni, po czym 20 minut po 20 minutach na 3 odcinkach czy 4. Czyli wiem, że nadrabia na przykład, nie? I dziękuję za odcinek. I to takie miłe jest, bo faktycznie wiem, że nie miał czasu, ale nadrabia później, bo znalazł chwileczkę czasu, nie? No to jest miłe. To jest bardzo miłe, nawet ja bardzo lubię, jak mi tak komentuje. Także Milka, dziękuję. Kolejny raz dziękuję za waszą postawę, bo tak. No tak dzisiaj... to powinno wyglądać, nie? To jest to, o czym też kiedyś wspominałem, że w Japonii, no ludzie, wiesz, dziękują sobie za pracę, którą wykonują i tak samo jak są streamy, to też ludzie dziękują za streama, a nie, że wiesz, że jest na rapa i tyle, nie? No. Znaczy w ogóle w Polsce na przykład to się do wszystkiego tyczy, już być może to nawet wspominałem, że dziękowanie za pracę, przecież no zaraz Polak powie, no ale przecież on ma za to płacone, to dlaczego mam mu jeszcze dziękować? To jest troszeczkę tak samo jak z w moim przypadku ludzie się mnie pytają, dlaczego ja dziękuję, jak ktoś mi się zatrzyma na drodze, przecież no ma taki obowiązek. No i co z tego, że ma taki obowiązek? Ale to i tak miłe z jego strony, bo mógł być chujem i tego nie zrobić, nie zatrzymać się i mieć mógł to w dupie, się zachować tak jak te osoby, które piszą, że po co to robić. Dokładnie. Więc ja lubię dziękować, że mi się ktoś zatrzymał na pasach. No po prostu, no nie wiem, uważam to za normalne. Poza tym na przykład dzisiaj, bo ostatnio mamy tak z moją żoną, że w ramach treningu, bo nam już zbrzydł las, bo ile można łazić tą samą trasą tak naprawdę, więc chodzimy sobie codziennie na zakupy do jednego z dalszych sklepów od nas, to i robimy wtedy sobie 6-7 km po prostu i na zakupki, wiesz, z buciorza, nie? To zawsze jakiś tam rodzaj treningu. No i dzisiaj po prostu aż głośno zaczęliśmy komentować, no idzie dupa, no dobra, dupa to może źle powiedziane, no ani laska też nie mogę powiedzieć, idzie dziewczyna. Nie mogę tego powiedzieć, ale powiedziałem w dwóch różnych wersjach. Znaczy nie mogę o niej tego powiedzieć, że okay. To dupa albo laska, no bo po prostu okay. No... Rozumiem, że nie podobała ci się. No nie podobała mi się, okej? Okay? Szczególnie, że ja to chyba jednak charakter bardziej oceniam niż wygląd. I idzie i przysięgam, jest śnieg, jest ślisko, jest lód, jest kurwa naprawdę... Są trudne warunki na drodze. No idzie pizda i z zasłoniętymi oczkami, czapeczką i jeszcze do tego wszystkiego patrząca się w telefon. I kilka razy z rzędu wpierdala się po prostu pod koła na przejściu dla pieszych, bo przecież jej się należy. I ja za każdym razem takim ludziom komentuję głośno, że jak na nagrobku jak cię pierdolną napiszą ci, ja ci gwarantuję, napiszą ci, bo tobie się należało i miałaś prawo. Bo to jest takie głupie kurwa gadanie, że to się w pale nie mieści. No nie wiem, czy też... To jest kolejna rzecz, która mnie... Bo przecież jemu się należy, on ma prawo, przecież ma prawo się wpierdolić pod koła, to kierowca ma uważać. Jasne, no na grobku ci to napiszą. Bo to jest takie głupie podejście. Mimo wszystko należy... Ja nie wiem, no mnie uczyli, żeby się rozejrzeć, tak? I to dwa razy, znaczy... W lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, czy tam na odwrót teraz już... I na środku drogi jeszcze w prawo. Dokładnie. Także... No nie wiem, no... Dla mnie to jest oczywiste, a nowe pokolenie jakoś ma to kompletnie w dupie. Bo nie ma o tym filmów na YouTubie, wiesz? Może dlatego. No tak. Bo no gdyby to było o filmach na YouTubie, to może by... No to już a, jest już nie będę się triggerował, tak, ale bardzo często tak jest, że ludzie wchodzą nawet na pasy ze smartfonem, no i za dokładnie. To jest z tego, co wiem, mandat 1,5 kafla, nie? Tak, jak się patrzy, bardzo dobrze. Tak, bardzo jest, dobrze. Jest mandat za to, jeżeli wiesz, jeżeli masz kogoś na przykład nagranego, że ktoś wszedł, i mówisz, możesz normalnie, wiesz, wjechać i powiedzieć, no kurwa, no ale ty złamałeś prawo, no nie powinieneś być na przejściu. No tak. Znaczy powiem tak, no dlatego kamerka dzisiaj w ogóle, to jest chore, że to jest podstawa, ale kamerka w samochodzie to jest podstawa, no. Bo dzisiaj, ja nie wiem, nawet powiem ci, że właśnie, bo ja bardzo lubię w ogóle Potop, jako ciekawostka, jedliśmy sobie śniadanie z moją żoną i akurat na Kino Polska leciał Potop. I jest tam taka scena, w której
ewidentnie no, książę Radziwiłł odpierdziela, no nieistotne, natomiast prosi swojego tam powiedzmy podwładnego Bilebiczówna o pomoc w ucieczce. I on mówi, gdyby nie przysięga, to bym ci pomógł. Takie refleksja, to tak naprawdę od tamtego momentu to 300 lat minęło, nie? No. I te 300 lat? 300 lat, przecież co to jest dla historii świata? Co to jest kurwa 300 lat? Mhm. W te 300 lat dzisiaj by powiedział, ty no przysięgałem niby, ale chuj mu w dupę, kurwa, jedziemy, laska, nie? W ogóle dzisiaj honor jakiś, cokolwiek, to człowieku, przecież to żadna wartość jest w życiu. A komu to potrzebne, na co to? No dokładnie, no komu to potrzebne, na co to komu? No, to jest niesamowite w ogóle, że to jest... Ja już wiem, co chcę na święta. Co? Ja chcę bejsbola na święta. Ja czuję... Do tłumaczenia? Ja czuję, że to jest bardzo potrzebny prezent. Do czego? Do grania w grę. Baseball. Ja bardzo lubię grać w baseball. Tak stwierdziłem, że bardzo lubię grać w baseball. Jestem ciekawy, czy przechodnie, którzy będą mnie irytowali swoim zachowaniem, też lubią grać w baseball. I czy kierowcy, którzy potrafią zatrzymać się na pasach, albo nie na pasach, przepraszam, na drodze i wysiąść po prostu z auta, bo idą po bułeczki, też lubią grać w baseball. Jestem ciekawy, czy szyby samochodowe też lubią grać w baseball. Co sądzisz o baseballu? Mi się wydaje, że to jest mało praktykowany sport w Polsce, a jakże ciekawy. Zobacz na taką Japonię. W Japonii... Czarnoprochowiec, stary. Lepiej. To też. Bo można bez zezwolenia tak, posiadać. To wiem. Oczywiście dla sportu, na strzelnicy postrzelać tak, sobie... Tak, oczywiście, że tak. To Remington taki, wiesz... wczesne... bębenkiem z wcześniejszym... No, to tak, to. Powiem ci, że... Co? Polecam filmy Buraczka, bo to do tego nawiązuje ogólnie, nie? Bo to przecież no... On bardzo dobrze się zajmuje tą tematyką, ale baseball jest bardzo ciekawy. Naprawdę. Ja na przykład podziwiam Amerykę za to, że taką kulturę mają, że grają w baseball, w Japonii grają w baseball. W Polsce niektórzy też grają w baseball, tylko na mniejszą skalę. Znaczy, wiesz co, ja bym wolał chyba pograć w Palanta z jakimś Palantem, nie wiem jak ty, ale... No. To też jest taka... dobra pałeczka. No. Co uważam, że na przykład rodzina Murańskich bardzo dobrze by grała w Palanta. O matko, widzę, że mamy dzisiaj dzień. Mamy dzisiaj dzień ciśnięcia. Tak. Dobra, wskoczyłem w końcu, to już jadę. Pamiętam, że to jest niełatwe do przeskoczenia nawet tutaj. O Jezus, dojadę. Dojechałem. No ja nie dojechałem. No bo to jest strasznie trudne, żeby to wskoczyć ogólnie, nie? No. Ale jak już wskoczysz, to już nie jest trudne. Ale on ma... Ty co, jaki on ma fajny ten? Nick! Jak on to zrobił? Ten na pierwszym miejscu, widzisz to? No. Takie ma kreseczki w ogóle przechodzące za Nickiem. No może sobie po prostu edytował tak. No ale jak? W sensie, no nie da się, w sensie, no nie wiem jak, znaczy już się da, jak widać, tylko że nie wiem jak to się robi, żeby to tak... Nie da się, znaczy się da. No skoro on tak ma, to się da, ja też takie chcę. Ej, podpowiedzcie mi jak to zrobić, ja też takie chcę. Niech mi ktoś napisze purposz z takimi znaczkami. To fajne jest. Nawet ktoś tutaj kocha młocie, patrz. Tak, to widziałem, jeździ z nami od początku. No i fajnie, no i w ogóle się wszyscy cieszymy. W ogóle nowe gildie powstają. Jak człowieku grzyby po deszczu. To dobrze. No, teraz jest ladies, radcy doszły. No, to znaczy radców nie lubimy, ale... A czemu nie lubimy? A bo to tam, wiesz, no... Sami niestety dobrzy tam jeżdżą i wiecznie nami wygrywają, więc nie lubimy ich po prostu. No, z natury, no chłopie, no chyba jest za co ich nie lubić, tak? Skoro są lepsi od nas, no to... Do! Mam ci to tłumaczyć? Okej, dobra. Polak jesteś chyba, tak? No, to się zachowuj jak Polak, a nie. O matko, o właśnie koleś zrobił pierwszą dedimanię. No nie, no ja gościa pierniczę. Nie powiem w co. No nic. Dobra, ja wam dziękuję serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o naszej dzisiejszej dyskusji. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobry trigger. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Yo.